numer jeden, mieliśmy kick-off, tak, i wybroniliśmy bardzo szybko, pozyskaliśmy piłkę, a później mieliśmy drive, który trwał chyba ponad 10 minut. Przy takim wyniku to jest dobry wynik. Szkoda tylko, że nie zakończył się przyłożeniem, więc było mało tych punktów, ale to dlatego, że byliśmy bardzo długo przy piłce. Cieszę się, że udało się ten czwarte przyłożenie zdobyć, właściwie mecz, który udało nam się wygrać spokojnie i bez kontuzji. Taki chcieliśmy, żeby był nasz 10 mecz tego sezonu. Jakub Mazan okazuje się bardzo dobre wzmocnienie z Angel Storm. Jak najbardziej, gra coraz lepiej. Szkoda, że nie był wcześniej z nami przed sezonem. Naprawdę fajnie chłopak gra i ma duże ambicje, więc mam nadzieję, że to będzie zawodnik, który będzie nam przynosił dużo radości przez wiele, wiele lat. To jest jeden z takich nielicznych zawodników, którzy z drugiej ligi nagle wskakują do top ligi, do drużyny mistrza Polski i pokazują się naprawdę z bardzo dobrej strony. No. Jest to rzecz, którą nie można nauczyć, to szybkość. Kuba ma bardzo dobrą szybkość, dobre ręce do łapania, więc przy dobrym trenowaniu będzie coraz lepszy i na pewno będzie znaczącym zawodnikiem w tej lidze. Ryzykujecie przy tych czwartych próbach, kiedy macie blisko do pola punktowego, nie decydujecie się na kopnięcie, na próbę zdobycia trzech punktów. Jest to specjalne ryzyko? Chcemy, żeby się ofensywa nasza przełamała, więc chcemy dać im jak najwięcej szans, żeby zdobywać przyłożenia. Nie zawsze to się udaje, ale w tym meczu, przy tym wyniku, no, kopnięcie nie miałoby aż takiego znaczenia. Chcielibyśmy, żeby nasi zawodnicy po prostu lepiej grali w ataku i dlatego przedłużamy czasami ten drive także o czwartą próbę. Ostatnia już, możemy powiedzieć, ostatnia akcja tego spotkania, czwarta próba, przepraszam, pierwsza próba, 11 sekund do końca. Prosisz o czas. No to chyba było specjalnie podyktowane, aby twój rezerwowy rozgrywający mógł tutaj pograć sobie trochę w tym meczu. Kuba Leszczyński kończy dopiero 18 lat w tym roku. Ma pewien talent, żeby grać na quarterbacku. Chcieliśmy, żeby miał jeszcze jedną lub dwie okazje, żeby na tym quarterbacku zagrać. I nie było to uszczypliwość wobec drużyny przeciwnej. Po prostu taki trening dla zawodnika, który prawdopodobnie nie będzie miał już do końca sezonu szansy wejść na pozycję rozgrywającego. Macie dwa tygodnie, za dwa tygodnie mecz z Lowlanders. Mecz w Białymstoku pokazał, że mimo, że jest to drużyna Beniaminka, no to łatwo nie będzie. No jest to bardzo mocna drużyna i musimy się dobrze przygotować do tego meczu. Chcemy zagrać spokojnie i skutecznie, tak jak w pierwszej połowie tego meczu. Bardzo chcemy zagrać w finale, w którym wszystko może się zdarzyć, więc czeka nas dwa tygodnie bardzo ciężkiej pracy.